tych trudnych chwilach tak naprawdę to partnerstwo zdaje niesamowity egzamin, dlatego że jesteśmy w kontakcie z naszymi miastami partnerskimi i one pomagają nam naprawdę jak tylko mogą. Przyjechało już kilka transportów. Ja może przypomnę, że już nasze partnerskie miasto na Iwano-Frankiwsku na Ukrainie wsparło niemieckie Mülheim an der Ruhr. Dzisiaj przyjechał też transport z Ingolstadt, a teraz właśnie przyjmujemy kolejną pomoc, tym razem z naszego francuskiego miasta Graz. Więc tej pomocy rzeczywiście i tego wsparcia jest bardzo wiele. Czekamy również na pomoc z Poczdamu oraz z włoskiej Carrary. I oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z innymi miastami i jest to pomoc dedykowana przede wszystkim dla Iwano-Frankiwska, ale również tutaj dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Opola. Nasi przyjaciele z Iwano-Frankiwska przysyłają nam oczywiście listy potrzebnych rzeczy. Te listy oczywiście też zmieniają się w związku z rosnącymi u nich również innymi potrzebami, bo też właśnie przed chwilą zresztą przeczytałam, że do Iwano-Frankiwska przybyła kolejna grupa uchodźców z Kijowa, więc rzeczywiście są to śpiwory, maty, różnego rodzaju koce termiczne. Jest teraz zimno też na Ukrainie, plus wszelka pomoc medyczna przede wszystkim. I tutaj oczywiście my na bieżąco też te listy i to zapotrzebowanie korygujemy, rozmawiamy, dzwonimy, piszemy, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi przyjaciółmi z zagranicy. Wszyscy wiemy, przeżywamy teraz wyjątkowo trudne chwile na świecie. Mer miasta Graz, pan Jérôme Vio, zobowiązał nas do zorganizowania pomocy dla Opola. I w tą pomoc włączyli się wszyscy mieszkańcy naszego miasta. De ramener tous ces cartons pour le peuple ukrainien. Puis en même temps, vous savez. Nasze miasta są miastami bliźniaczymi i zwłaszcza my we Francji bardzo kochamy ludność polską. Nous aimons le peuple polonais. Nous avons beaucoup d'estime pour la Pologne. Bardzo szanujemy Polaków. Łączy nas historia i wiele, wiele lat wspólnej współpracy. Jesteśmy zawsze tutaj bardzo mile i ciepło przyjmowani. Les Français ici aujourd'hui. Voilà, c'est grâce. Zwłaszcza dzięki tym ludziom, którzy całym sercem włączyli się w tą pomoc i nie zważali na długą drogę, którą musieli przebyć, żeby tutaj przyjechać. Nous avons effectué. Alors nous avons de la France. Przede wszystkim są to produkty medyczne, higieniczne, kosmetyczne, pieluchy dla dzieci, maski, także tego typu rzeczy głównie. Conserve alimentation. Mais surtout hygiène, médicaments. Voilà. Powiem krótko, niech żyje Polska, niech żyje Francja.